Alkohol w naszej kulturze jest już od dawna. Celebrujemy nim wyjątkowe chwile, a także wznosimy toasty życząc zdrowia. Jednak, aby alkohol rzeczywiście był elementem zdrowego trybu życia, warto spożywać go świadomie. A to oznacza, że niezbędna jest wiedza na jego temat. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w kampanii Alkohol to odpowiedzialność, pij rozważnie, dlatego dzisiaj obalamy kilka mitów dotyczących alkoholu, o których z pewnością nieraz słyszeliście. No to zaczynamy. Kochanie, ale ty przed chwilą brałeś paracetamol na ból głowy. To alkohol to jest dobry pomysł? No to piwo, to prawie alkoholu nie ma. Małe piwo zawiera tyle samo alkoholu, co jeden 50-ml kieliszek wódki. Więc twierdzenie, że piwo praktycznie nie zawiera alkoholu, jest błędne. Ponadto alkohol plus leki to nigdy nie jest dobre połączenie. Aby to zrozumieć, krótkie wprowadzenie. Substancja lecznicza zaraz po połknięciu trafia do żołądka, a następnie do jelita, z którego wchłania się do krwioobiegu. Zanim jednak zostanie rozprowadzona po naszym organizmie, przechodzi przez wątrobę, która w organizmie neutralizuje szkodliwe substancje, takie jak na przykład alkohol, i metabolizuje na przykład substancje lecznicze. Te procesy odbywają się z udziałem enzymów wątrobowych, na działanie których wpływa właśnie m.in. alkohol oraz leki. W dużym uproszczeniu, spożycie alkoholu wraz z niektórymi lekami może skutkować nasileniem lub osłabieniem ich działania, w zależności od tego, jaki lek został zażyty. To trochę tak, jakbyś zażył większą niż potrzebujesz dawkę leku lub mniejszą niż zamierzałeś. No i skutkiem może być osłabienie skuteczności działania tego leku lub wręcz przeciwnie, zbyt silny efekt jego działania, a to w pewnych przypadkach może być bardzo niebezpieczne. Wracając do paracetamolu, nie należy go zażywać podczas spożywania alkoholu, a także leczyć nim objawów kaca, ponieważ jego metabolity są bardzo toksyczne dla wątroby. Można powiedzieć, że paracetamol i alkohol konkurują dokładnie o to samo miejsce przerobów w wątrobie. Alkohol blokuje pewien rodzaj metabolizmu, co powoduje, że w organizmie zalegają toksyczne produkty przemiany paracetamolu. Objawy ciężkiego zatrucia mogą wystąpić nawet po kilku dniach, a pacjenci często nie kojarzą ich z połączeniem alkoholu, właśnie z paracetamolem. Ups. Och, chyba się znowu przeziębiłam. Chyba wypiję kieliszek wódki, to się rozgrzeje. Wypicie alkoholu rzeczywiście daje efekt rozgrzania, jednak on jest chwilowy. Alkohol działa na naczynia krwionośne, rozszerzając je, przez co odczuwamy ciepło. Jednak rozszerzone naczynia krwionośne przyspieszają wymianę ciepła z otoczeniem, co ostatecznie skutkuje jego utratą, a tym samym ochłodzeniem organizmu. Warto dodać, że podczas przeziębienia często przyjmujemy leki, a alkohol plus leki to nigdy nie jest dobry pomysł. Który z tych trunków zawiera najwięcej alkoholu? No myślę, że standardowa jednostka alkoholu mocnego. Alkohol mocny. Jednostka alkoholu mocnego będzie zawierała najwięcej. Przedstawiałbym, że to są podobne wartości. Obstawiam, że nie wiem. No raczej dwutka. Pojedyncze wszystkie zawierają tyle samo? Dobra odpowiedź. Wbrew pozorom, w każdym z wymienionych napojów alkoholowych znajduje się dokładnie taka sama ilość alkoholu. Ważne jest nie co pijemy, ale w jakiej ilości. Oczywiście nie bez znaczenia jest pochodzenie alkoholu, ponieważ alkohol niewiadomego pochodzenia może zawierać szkodliwe substancje takie jak metanol, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, a także życia. Odpowiedzialne i świadome spożywanie alkoholu wiąże się z kontrolowaniem jego ilości. A to bywa problematyczne, zwłaszcza kiedy pijemy różne trunki w różnych ilościach. Rozwiązaniem problemu może być na przykład wirtualny kalkulator drinków, dzięki któremu w łatwy sposób można obliczyć ilość alkoholu zawartą w dowolnym napoju alkoholowym. Na stronie firmy Diageo, do której link znajdziecie w opisie filmu na dole, możecie znaleźć właśnie taki kalkulator drinków, a także przeczytać więcej informacji na temat alkoholu, jeśli jesteście tym tematem zainteresowani.
wysiłek fizyczny. Wziąć sobie jakiś napój, są takie tabletki, magnezy, inne sprawy. Wydaje mi się, że jakaś odpowiednia dieta i nie wiem, nawodnienie organizmu z rana. Żeby jakby przejść, nie pił lekarz alkoholu. No. Wymienione metody mogą sprawić, że skutki picia alkoholu będą bardziej znośne. Jednak żadna z nich nie przyspieszy usuwania alkoholu z organizmu, a to właśnie jego obecność w organizmie jest przyczyną nietrzeźwości. A co za tym idzie? Zaburzenia równowagi, koordynacji, zwolniony czas reakcji, niewyraźne widzenie oraz niewyraźne mówienie. Szybkość eliminacji alkoholu zależy od ilości enzymu, który wytwarza nasza wątroba, czyli dehydrogenazy alkoholowej. Usuwanie alkoholu przebiega wolniej niż proces jego wchłaniania, dlatego gromadzenie się alkoholu w organizmie i zatruciu alkoholem można zapobiec tylko przez kontrolowanie jego spożycia. Żeby to dobrze zrozumieć, zobaczmy, jakie są losy alkoholu w organizmie. Po wypiciu alkohol przenika do krwioobiegu, głównie przez ściany jelita cienkiego oraz żołądka. Następnie jest rozprowadzany po całym organizmie, który stara się go pozbyć, ponieważ alkohol działa na niego niekorzystnie. Często słyszymy, że alkohol ma działanie prozdrowotne z uwagi na obecność antyoksydantów. Jednak sam alkohol antyoksydantów nie zawiera. Antyoksydanty zawarte są w niektórych napojach alkoholowych, takich jak czerwone wino. Ale sam alkohol, czyli etanol, antyoksydantem nie jest i niestety nie wpływa korzystnie na organizm. Nic więc dziwnego, że ten próbuje się go pozbyć. Jak to robi? Wątroba przerabia alkohol na aldehyd octowy, który wywołuje nieprzyjemne objawy związane z kacem. Aldehyd octowy jest dużo bardziej szkodliwy dla organizmu niż sam alkohol i to właśnie on uszkadza wątrobę u osób, które nadużywają alkoholu. Aldehyd octowy niekorzystnie wpływa także na mózg i w związku z tym organizm próbuje się go pozbyć. I pomaga mu w tym wątroba, która rozkłada go z udziałem enzymów do kwasu octowego, a następnie do nieszkodliwego dwutlenku węgla i wody. Wątroba metabolizuje aż 98% wypitego alkoholu, dlatego to właśnie ona jest najbardziej obciążona. Aby zmetabolizować każde 10 gramów alkoholu, wątroba potrzebuje około 1 godziny. Tak więc, aby nasz organizm pozbył się alkoholu zawartego w 50-mililitrowym kieliszku wódki, czyli 16 gramów czystego etanolu, potrzebuje około 1,5 godziny. Nie jesteśmy w stanie tego procesu przyspieszyć, ponieważ zależy on w dużym stopniu od poziomu enzymów w wątrobie, a ich ilość jest zróżnicowana i uwarunkowana genetycznie. Trzeba zaznaczyć, że u każdej osoby tempo eliminacji alkoholu może być inne. Przykładowo, jeśli weźmiemy kobietę i mężczyznę o podobnej masie ciała, no niestety skutki spożywania alkoholu w większości przypadków bardziej odczuje kobieta. A to dlatego, bo wchłanianie i przemiana alkoholu u mężczyzn i kobiet przebiega trochę inaczej. Taka sama ilość wypitego alkoholu przez kobietę i mężczyznę o podobnej masie ciała nie daje identycznych wyników jego poziomu we krwi, czyli BAC. U kobiet ten poziom będzie wyższy niż u mężczyzn, a różnice w pomiarach wynikają z niższego poziomu enzymu, dehydrogenazy alkoholowej oraz prawdopodobnie też z mniejszej ilości wody w kobiecym ciele. Co oznacza, że u kobiet taka sama ilość spożytego etanolu przypada na mniejszą ilość wody niż u mężczyzn. No i ma to duży wpływ na tempo eliminacji alkoholu, ponieważ organizm, chcąc pozbyć się szkodliwych i niepotrzebnych substancji z krwi, regularnie przepompowuje ją przez nerki, pełniące oczywiście rolę filtra. No i do tego procesu nerki potrzebują bardzo dużej ilości wody, co zresztą można łatwo zauważyć, bo spożycie alkoholu wiąże się ze zwiększonym oddawaniem moczu. Skoro kobiety mają mniejszą zawartość wody w organizmie oraz produkują mniejszą ilość enzymu dehydrogenazy alkoholowej, no to oczywisty jest fakt, iż eliminacja alkoholu zachodzi u nich wolniej. Który z zestawów trunków spowoduje, że człowiek upije się najbardziej? Obstawiałabym zestaw trzeci. Chyba trzeci. Też trzeci. Ostatnim, na dole. A dlaczego akurat tym? No, tak z doświadczenia wynika mojego, że jak się miesza, to są najbardziej radykalne skutki tego wszystkiego.
Z pewnością słyszeliście ostrzeżenia, żeby broń Boże nie mieszać alkoholi, bo szybciej i bardziej się upijecie. No jest to popularny mit, ale nie mający żadnego związku z prawdą. Skutki spożycia alkoholu zależą od tego, jaką ilość wypiliśmy, a nie od rodzaju w trunku, jaki pijemy. Oczywiście po alkoholach kolorowych zespół objawów poalkoholowych, czyli CATS, może być bardziej nasilony, ale to z uwagi na obecność kongenerów, czyli toksycznych produktów ubocznych fermentacji. Jednak rodzaj wypitego alkoholu nie ma związku z tym, jak szybko i jak bardzo się upijemy. Z drugiej strony, zdecydowanie szybciej i bardziej upijemy się, jeśli będziemy spożywać alkohol na tzw. pusty żołądek. Wchłanianie alkoholu zależy od tego, w jakim tempie treść żołądka przechodzi do jelit. Im wyższa zawartość tłuszczu w pożywieniu, tym dłużej to trwa i tym więcej czasu zajmuje proces wchłaniania. W badaniach stwierdzono, że u osób, które wypiły alkohol po posiłku zawierającym tłuszcz, białko i węglowodany, wchłanianie alkoholu przebiega 3 razy wolniej niż u tych, które wypiły alkohol na pusty żołądek. Jednak jedzenie nie uchroni Cię przed upojeniem, ani nie sprawi, że Twoje ciało szybciej przetworzy alkohol. Pani co, wydaje mi się, że dwie praliny. Nie wiem. Z zawodu jestem kucharzem, więc wiem, że dwie praliny na pewno by były bardziej kaloryczne. Chyba praliny. Bardziej kaloryczne, chyba praliny. Często nie zdajemy sobie sprawy z kaloryczności trunków. Warto wliczać ich spożycie w ilość kalorii, które spożywamy, ponieważ wbrew pozorom ich kaloryczność może mieć znaczenie, zwłaszcza u osób, które chcą schudnąć. Przykładowo, w kieliszku wina znajduje się około 200 kilokalorii, natomiast dwie czekoladowe praliny to około 150 kilokalorii. Nasza sonda wykazała, że często nie zdajemy sobie sprawy z kaloryczności napojów alkoholowych. Piwo także nie należy do napojów dietetycznych, ponieważ szklanka piwa to około 150 kilokalorii, natomiast kieliszek wódki około 50 kilokalorii. Niby niewiele, ale już zakrapiana impreza to sporo dodatkowych kalorii. Jednorazowo to nie powinno w ogóle znaczyć, ale... Wydaje mi się, że nie wiem, pół kieliszka wina może. Mała lampka wina wytrawnego. Znaczy na razie nie. Zero. A dlaczego? No bo to źle wpływa na płód. W ogóle nie może. Nic. A dlaczego? Dla zdrowia swojego i dziecka. Kobiety w ciąży w ogóle nie powinny pić alkoholu. Składnikiem każdego napoju alkoholowego jest etanol, a ten przenika do łożyska, gdzie następuje wymiana substancji między organizmem matki i dziecka. Następnie z udziałem pępowiny alkohol przenika do organizmu płodu, a jego stężenie we krwi już po kilku chwilach będzie dokładnie takie samo u dziecka, jak i u matki. Czyli upijamy dziecko. Ale czy dzieje się coś jeszcze? No niestety tak, ponieważ alkohol ogranicza prawidłowy rozwój mózgu, a co za tym idzie, negatywnie wpływa na prawidłowy rozwój płodu. Mózg składa się z miliardów komórek nerwowych, które są ze sobą połączone w gęstą sieć. I alkohol powoduje, że komórek nerwowych powstaje mniej, a między tymi, które już powstały, wolniej tworzą się połączenia nerwowe. Pępowina jest zespołem naczyń krwionośnych i ma za zadanie dostarczać dziecku tlen i niezbędne substancje odżywcze. Alkohol natomiast powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych, przez co do organizmu dziecka tlen dostarczany jest zbyt wolno. To z kolei powoduje spowolnienie jego rozwoju, co może skończyć się bardzo poważnymi wadami rozwojowymi. I jeszcze jedno. Alkohol niszczy komórki łożyska, a to znacznie zwiększa ryzyko poronienia i przedwczesnego porodu, więc naprawdę nie warto ryzykować. Podsumowując, skutki picia alkoholu przez kobiety w ciąży mogą być tragiczne, a zmiany, które nastąpiły w wyniku działania alkoholu na płód, są niestety nieodwracalne. Ponadto każda ilość alkoholu wypitego przez kobietę w ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka. Niewykluczone, że problemy z nauką czy koncentracją u niektórych dzieci są związane właśnie z nieodpowiedzialnym zachowaniem mamy, której podczas ciąży zdarzyło się wypić nawet niewielką ilość alkoholu.
To nie jest tak, że takie osoby nie mogą spożywać. One mogą spożywać, tylko jest to zakazane. Wydaje mi się, że skutki czasami nie potrafią zapanować nad tym, co się dzieje po alkoholu i trochę przesadzają z ilością, bo myślę, że jedno piwo czy nawet dwa byłyby bez jakichś strasznych konsekwencji, no ale wiemy, że na tym się nie kończy często. Więc... Dlaczego nie powinni spożywać? Przypuszczam, na pewno nie powinni nadużywać. Mhm. Myślę, że ze względów zdrowotnych przede wszystkim, czyli na pewno zaburzałoby to rozwój dziecka. Ponieważ to szkodzi im ich zdrowiu. A w jaki sposób? Negatywnie wpływa na ich mózg, wolnie się wszystko rozwija. Naukowcy z University of Illinois w Chicago odkryli, że wysokie spożycie alkoholu w młodym wieku wywołuje szkodliwe zmiany w ciele migdałowatym. To jest obszar mózgu, który odpowiada za powstawanie emocji, w tym strachu. I z badań wynika, że picie dużych ilości alkoholu w młodym wieku powodowało w neuronach ciała migdałowatego 30-40% zmniejszenie ilości białka BDNF, którego obecność ma ogromne znaczenie dla działania mózgu. W mózgach osób, które zaczęły pić w późniejszym wieku, takich zmian nie było. Obniżony poziom białka BDNF może być przyczyną tego, że mózg nie rozwinie się w prawidłowy sposób. Dlatego zakaz picia alkoholu przez osoby nieletnie nie jest bezpodstawnym wymysłem. Spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie jest nielegalne, ale nie tylko z uwagi na konsekwencje zdrowotne, ale także poważne konsekwencje społeczne. Gorsza zdolność do oceny rzeczywistości oraz większa skłonność do ryzykownych zachowań często powoduje, że nieletnia osoba staje w obliczu niebezpiecznych sytuacji, z konsekwencji których często nie zdaje sobie sprawy. Alkohol negatywnie wpływa na rozwój emocjonalny i psychofizyczny u dzieci i nastolatków, dlatego warto dopilnować, aby nie miały one kontaktu z alkoholem, zanim nie będą pełnoletnie i odpowiedzialne. Okej, to już wszystkie informacje na temat alkoholu, jakie na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Was wartościowy i rozwiał niejasności związane z rozważnym spożywaniem alkoholu. Ten film powstał w ramach kampanii edukacyjnej Alkohol to odpowiedzialność, pij rozważnie, którą od 2010 roku prowadzi firma Diageo i jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy wziąć w tej kampanii udział. Chciałabym przypomnieć jeszcze o udostępnianiu i lajkowaniu filmu, komentowaniu, stalkingu na fejsie i na Instagramie. A ten, kto dotrwał do końca tego odcinka, może napisać w komentarzu: pij rozważnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!